Witamy Państwa w świąteczny poniedziałek. Czy był lany, czy nie, to się za chwilę dowiemy. Spotykamy się po raz drugi z twórczynią ludową, panią Magdaleną Poprawką. Pani Magdaleno, po śmigusie, dingusie, czy ucieka pani od tej wody jednak o poranku zwykle? No tak, ja uciekam, ale taka tradycja na Śląsku, że teraz się perfumami oblewają, znaczy oblewają panowie. No ja raczej widziałem wiaderkami. No wiadra, kiedyś było tego więcej faktycznie, ta tradycja troszkę zaczyna zanikać. Ale jest nowa tradycja domowa, żony do wanny. Cudownie, no, ja jeszcze nie byłam. Nie? No to jeszcze wszystko przed panią, to tak na wesoło. Jesteśmy po kolejnym świątecznym śniadaniu już. Drodzy państwo, wczoraj rozmawialiśmy bardzo długo o kraszankach, kroszonkach, pisankach i no właściwie no wspomnieliśmy też o kilku innych metodach, chociaż dużo czasu im nie poświęciliśmy. Może wróćmy jeszcze na chwilę, oprócz tych głównych kraszanek, pisanek, jeszcze są i inne typy, prawda, tworzenia tych przepięknych, kolorowych jajek, które być może nie są aż tak popularne, ale są. Tak, na pewno trzeba tutaj wspomnieć o oklejance. Ona mnie zachwyca, ponieważ jest przepiękna, bardzo symboliczna również. Oklejanka się wykonuje, niestety nie mam tutaj przykładu, żeby pokazać, ale oklejankę na pewno Państwo będziecie kojarzyć. Tworzy się z takich cieniutkich niteczek zwanych, niteczek, może źle powiedziałam, ale z sitowia. To jest taka gąbeczka. Taka długa, cienka gąbeczka, którą się układa w różne kształty na jajku, przyklejając na klej roślinny, bo to jest bardzo ważne. A między te w gąbeczki, w to sitowie, wplata się kolorowe nici, a tradycyjnie było to tak, że to było sukno z materiału osoby, która już odeszła. I to była taka pamięć właśnie dla tej osoby. To była przepiękna tradycja, bardzo rzadko w ogóle wspominana również. No i to była bardzo taka specyficzna właśnie taka pisanka. No to tu mamy tą oklejankę. Mamy też wytrawiankę. Wytrawianka jest też dosyć znaną, ale nie powszechną metodą. Dokładnie. To jest wytrawianie skorupki jaj, które były zafarbowane. W dzisiejszych czasach rzeczywiście one mogą być też kolorowe, ale tradycyjne to musiało być w jakimś naturalnym składniku barwione. No i powiedzmy, że jest to cebulka, tak? Bo cebulce możemy rzeczywiście uzyskać bardzo duże spektrum koloru, od jasnego, słomkowego, żółtego koloru, aż do czarnego prawie, pięknego bordowego również. Więc koniuszkiem ostrego patyczka zamoczonego w occie, tudzież tradycyjnie miał być to jakiś kwas, ale to był kwas z ogórków kiszonych albo z kapusty kiszonej. Pocierało się skorupkę jajka tym ostrzem zamoczonym w kwasie i tym sposobem wybarwialiśmy tą skorupkę, no bo jednak ten ocet wyciągał, ścierał jak gdyby ten kolor i tym sposobem pojawiły nam się właśnie już pierwsze kreseczki, więc tym sposobem, pocierając kilkakrotnie oczywiście, tym sposobem mogliśmy uzyskiwać naprawdę bardzo ładne wzory. To jest bardzo proste i też bardzo polecam właśnie nawet dzisiaj spróbować sobie z najmłodszymi. Tak właśnie, frajda, chciałem powiedzieć, dla najmłodszych, dla dzieci, prawda? Tak, no bo ciężko jest nożykiem operować dziecku, które ma powiedzmy 5 lat, ale to nawet 4-latki potrafią robić, to jest bardzo fajna technika. Jest jeszcze szereg innych takich zdobnictw, ale takich bardziej już powszechnych w dzisiejszych czasach, ale te najbardziej tradycyjne to rzeczywiście jest oklejanka, wytrawianka, nasza kroszonka, pisanka. Myślę, że udało mi się. Tutaj mam, zobaczcie, jeszcze mam przepiękną, to jest akurat... No właśnie, chciałem na to, żeby pani nam o tym opowiedziała, bo już mnie to kusiło od naszej wczorajszej rozmowy, bo tyle nam pani pokazywała różnych, a to, no jest, myślałem, że to z porcelany jest zrobione. Nie. To jest też jajko, które zdobi twórczyni ludowa z okolic Włocławka. Jak widać, to jest wzór włocławski. Pani Krysia Zagrabska, cudowny człowiek, który również pracował jeszcze w fajansie i była malarką porcelany od momentu, kiedy została... Czyli skojarzenie miałem dobre. Bardzo dobre, bardzo dobre. Więc to jest jeszcze bardzo powszechna właśnie taka metoda malowania jaj farbami. To teraz mogą być na przykład farby akrylowe. A to, że ona się troszkę świeci, ona jest po prostu powleczona bezbarwnym lakierem po to właśnie, żeby ona, żeby się nie obłupywała i żeby coś się nie ścierało. Więc można je zdobić na wszelki sposób,
które sobie sami nawet wymyślimy, więc polecam, zwłaszcza właśnie tą wytrawiankę i malowanie, na przykład właśnie farbami, bo pewnie dzisiaj znajdziecie w domu każdym farbę, więc to jest do zrobienia. Reszta rzeczywiście to są pisanki i kroszonki. No, a jeszcze to. To jest coś, co mnie fascynuje. To jest, proszę Państwa, ciężkie. Na pewno, więc nie wiem, czy w środku jest jajko, czy też, natomiast mam skojarzenie jedno, jedna z naszych cementowni zrobiła ogromne, wielkie jajo, które zresztą jeździło po Polsce właśnie z wzorem opolskiej pisanki. A ten cud? A ten cud to jest ceramiczny cud, a tylko z tego względu, że właśnie chciałam pokazać, że można robić ze wszystkich dostępnych materiałów również pisanki. To jest akurat ceramiczny wytwór, który został... Nie chcę, by Państwo nie myślą, że to jest rok 1650, zostało wykopane z ziemi gdzieś pod Opolem. Aczkolwiek często właśnie jak jestem na warsztatach, to wykorzystuję to i biorę ze sobą właśnie, żeby pokazać dzieciom i mieszkańcom Opola, że u nas w Muzeum Śląsko-Opolskiego jest najstarsza pisanka w Polsce, która datuje się na X wiek i ona była wyrobiona z piaskowca, czyli właśnie coś podobnego, bo to jest akurat ceramika, ale tamto było wyciosana z piaskowca i była właśnie malowana woskiem, dlatego też została określona jako pisanka. Mamy najstarszą pisankę w Polsce, więc mamy się czym szczycić, mamy się czym chwalić, więc to jest taka ciekawostka, zawsze ze mną wędrują te jajka ceramiczne, żeby tylko pokazać, no, nie przetrwałoby 11 wieków skorupka jaja ptasiego, ale to tak. I została ona znaleziona w fundamentach budynku i kiedyś tak się robiło. I do tej pory wiem, że niektórzy gospodarze w mniejszych miejscowościach naszego regionu dalej to kultywują, czyli do fundamentów wrzucało się jajko na szczęście. No to skoro mówimy o jajku w tej tradycji już typowo świątecznej, to też no, trzeba powiązać Lany Poniedziałek, ten dzisiejszy, też właśnie z jajkiem, bo tutaj, zwłaszcza na Śląsku, też ta tradycja jest mocno kultywowana. No to tak szczerze powiedziawszy, to jest najważniejsza historia związana z jajkiem wielkanocnym, ponieważ Lany Poniedziałek, drugi dzień świąt wielkanocnych, jest szczególnym dniem i jest to związane przede wszystkim oczywiście z tym laniem dziewczyn, ale lanie dziewczyn wodą odbywało się oczywiście tylko przez mężczyzn, żeby to zapamiętać. Natomiast my, kobiety... Mężczyzna w kategorii nie chłopców, tak? Niedojrzałych, niepełnoletnich. Jak to było? Zazwyczaj to było tak, że to byli właśnie kawalerowie i panny. Więc tutaj tradycja się troszkę rozwinęła, bo rzeczywiście mąż żonę wrzuca do wanny, ale kiedyś rzeczywiście to był kawaler z panną. No im bardziej była zlana dziewczyna wodą, tym większe wzięcie miała i rzeczywiście zainteresowanie było większe, więc to było pochlebstwo. To nie było nic złego, więc nie obawiajmy się. Więc wcale nie uciekały dziewoje przed tą wodą. Boże, nie. Im bardziej zlana była, tym było ciekawiej. Natomiast dziewczyny w drugą stronę obdarowywały chłopaków jajkami. I teraz w zależności, jaki kolor dało temu chłopakowi, tak też dawały im informacje, czego lub czego ona nie chce od niego. No i mamy takich 6 podstawowych kolorów, które rzeczywiście były używane od zawsze. No i najważniejszym kolorem, no jakby nie patrzeć, to jest ten czerwony, czyli kolor miłości. No i jajko było w egzemplarzu sztuk 1 zrobione. Zazwyczaj. I dziewczyna darowała takie jajko właśnie swojemu wybrańcowi w tym dniu. Tylko jedno, czyli jeden wybranek, a reszta kosze. A reszta to mogą właśnie się dowiedzieć po kolorach, bo to jest no, bardzo ważne. To powiedzmy o tym. Ciekawe. Niebieski kolor dostawał chłopak, który no, skakał z kwiatka na kwiatek. Był takim malowanym niebieskim ptakiem, który właściwie nie miał szans u dziewczyny i ona mu dawała tym, właśnie tym kolorem znak, że nie jest zainteresowana, bo jest po prostu niestały w uczuciach. Kolor zielony dostawał chłopak, właściwie młody chłopiec, który jeszcze był zielony w tych sprawach. Ja się tak śmieję, tak mówię, ale generalnie był jeszcze młody, niedoświadczony, ale mógł mieć nadzieję. Ten zielony kolor się tak właśnie przeplatał z tym, że ta nadzieja mogła być. Kolor fioletowy, tutaj mamy taki ładny kolor fioletowy. Kolor fioletowy zazwyczaj dostawał kawaler, czyli właśnie chłopak już starszy, ale niestety bez panny. Brązowy kolor, tutaj mamy taką ładną
pisankę, pani Stasi, wędrował zazwyczaj, żona dawała mężowi. Starsze twórczynie dzieci miały już taki przechodzony czerwony kolor, kolor ziemi, stały, stabilny, brązowy, czyli ten brąz jakby dla swojego męża przeznaczony. Panowie, zapamiętajcie dobrze, jak wam w tym roku żona da tego koloru pisankę czy kraszankę, cóż to oznacza? Mam jeszcze żółtą, dzisiaj piękną żółtą, ale kiedyś się nawet nie barwiło takiej pisanki. Właściwie ona nie była ozdobiona, to było surowe jajo. I dziewczyna podbiegała do chłopaka, wrzucała mu do kieszeni, gniotła i mówiła, że nie będziesz miał ani mnie, ani jajka. Nie? Więc taki delikwent już na pewno nie wrócił do tej dziewczyny, no bo z taką niespodzianką na pewno nie. No i mamy jeszcze ostatni kolor, kolor chyba najważniejszy, kolor czarny. Kolor czarny wędrował do osób, które były mocno szanowany we wsi. I to był kolor, który był bardzo taki dostojny, taki poważny. No i właśnie z takim ogromnym szacunkiem darowało się osobom typu właśnie ksiądz, nauczyciel, hrabia, a nawet... Doktor. Doktor, dokładnie. A nawet jak się szło w gościnę w drugi dzień świąt, właśnie na jakiś taki poniedziałkowy obiad do sąsiedztwa, no to najstarszy członek rodu męskiego otrzymywał właśnie taką pisankę w kolorze czarnym. No nie wyobrażam sobie, że miał dostać niebieską, nie? Więc... Ale czarna jak najbardziej. Jeśli szliśmy do kogoś obcego, to również mogliśmy mu dać czarny, bo był neutralnym. Ale rzeczywiście chodziło bardziej o wyrażenie szacunku i takiej powagi w stosunku. Czyli, drodzy Państwo, zapamiętajcie, bo warto, jak wybieracie się jeszcze dzisiaj na jakąś wyprawę, w zależności czy do sąsiada, czy też do kogoś bliskiego, albo może do kogoś niezwykle ważnego, że być może mamy któryś z tych kolorów i warto zabrać, być może też kogoś zaskoczyć, bo może ta druga osoba nie będzie wiedziała, o co chodzi z tym kolorem. Pewnie tych tradycji jest mnóstwo, wiele, dużo. Symbol jajka jest po prostu powszechny na całym świecie. To jest nieprawdopodobne, jaki jest fenomen tego jajka. Wszędzie, dosłownie wszędzie. W Meksyku nawet aborygeni wyciosują dosłownie kształt jajka w właśnie takich wapiennych skałkach i też je zdobią. Więc cały świat oszalał na temat jajek. Cieszmy się, że naszym śląsko-opolskim kultywujemy właśnie tak piękną tradycję jak kroszonkarstwo, pisankarstwo. Ale tak jak sama pani na początku naszej rozmowy wczoraj mówiła, no symbol życia jednak łączy nas wszystkich na tym świecie. Tak. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za te dwa dni spotkań poświęcone tradycji, a przede wszystkim jajku wielkanocnemu, tworzeniu tych jajek, a także przybliżeniu nam tych ludowych tradycji, bo czasem warto nawet w tym cywilizacji XXI wieku sobie taką tradycję może jakąś kultywować, zachować, zawsze to jest przyjemne. Bardzo zachęcam. Jest jeszcze jedna bardzo ładna, tylko tak na koniec, takim akcentem właśnie z jajkiem. Była kiedyś taka tradycja na Opolszczyźnie, na Śląsku Opolskim, że nowonarodzone dziecko dostawało od matki chrzestnej jajko. I akurat tutaj jedna twórczyni, pani Kleman, pokazała mi swoje jajko podczas właśnie stypendium, które miałam okazję zrobić 2 lata temu. Pokazała mi jajko, które miało 70 lat. 70 lat. To było jajko, które było, ma pełne jajko, farbowane w skorupce cebuli. I powiem panu, że byłam zachwycona, ponieważ nic nie wyblakło, ale było dobrze przechowywane. Ale to jest piękny symbol. I jakbyśmy do tego wrócili, to by było świetnie. Pamiętajcie państwo o tej symbolice, o tym, jak ważne są te elementy, ale przede wszystkim o rodzinnej radości, która towarzyszy nam podczas świąt, prawda? Pani Magdalena Poprawka, twórczyni ludowa, gościła nas przez 2 dni i opowiadała o tych cudach i cudeńkach. To wypada nam pani życzyć jeszcze wesołych świąt i wszystkim naszym widzom. Najbardziej. Wesołych świąt i dynkusa mokrego. Do zobaczenia.